znamy laureatów włóczni jaćwingów, czyli specjalnych corocznych nagród prezydenta Suwałk. W sobotę podczas balu charytatywnego w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji Józef Gajewski, włodarz miasta, nagrodził osoby i instytucje, które robią szczególnie wiele na rzecz Suwałk. Dla nas jest to pewne wyzwanie, inspiracja do jeszcze bardziej intensywnego myślenia i bardziej takiego pewnego, skutecznego działania. Życzę laureatom i nominowanym, aby znaleźli jak najwięcej naśladowców, no bo ich czas, który poświęcają na działania związane z potrzebami, z rozwojem, z upiększaniem, z uatrakcyjnianiem miasta jest naprawdę bardzo, bardzo cenny. Propozycje do nagrody mieszkańcy mogli zgłaszać w 6 kategoriach: działanie gospodarcze, oświatowe, prospołeczne, kulturalne, sportowe i wydarzenie specjalne. Później specjalna komisja, na czele której stoi profesor Andrzej Strumiło, wybrała zwycięzców. Tym razem myślę, że też nasze obrady nie były tak strasznie gorące. Oczywiście dyskutowaliśmy, były różne tam oceny, ale wynik głosowania jednak decydował o tym. I myślę, że kolegium czy kapituła pracowała w sposób rzetelny i sumienny. I ja się nie wstydzę za rezultaty. W kategorii działanie gospodarcze kapituła wyróżniła przedsiębiorstwo Sabo z Bogdanem Sadowskim na czele. Za działanie oświatowe nagrodę odebrał Piotr Ludwik Zieliński, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11 z oddziałami integracyjnymi w Suwałkach. W kategorii wydarzenie specjalne prezydent przyznał dwie nagrody. Pierwsza włócznia trafiła do Fundacji Młoda Muzyka Śląska w Katowicach za organizację jubileuszowej 10-letniej Filharmonii AUKSO. Drugą nagrodę w kategorii działanie specjalne odebrał Jarosław Zygmunt Dworzański, marszałek województwa podlaskiego. Dziękuję samorządowi suwalskiemu za to wyróżnienie. W istocie samorząd suwalski jest jednym z lepiej współpracujących z samorządem wojewódzkim w zakresie wdrażania tych funduszy unijnych. Za zdobycie 10 i 11 tytułu drużynowego mistrza Polski seniorów w badmintonie oraz medale w Mistrzostwach Polski Seniorów, Młodzieżowców i Juniorów nagrodę otrzymał Suwalski Klub Badmintona. Włócznia jaćwingów w kategorii działanie prospołeczne otrzymał Caritas diecezji ełckiej. W kategorii działanie kulturalne nagrodę otrzymał Regionalny Ośrodek Kultury i Sztuki w Suwałkach za zorganizowanie z wielkim profesjonalizmem i rozmachem drugiej edycji Suwałki Blues Festival. Festiwal bluesowy nagrodzony jest włócznią po raz drugi. Pierwsza wyjechała do Norwegii, do naszego partnera z miasta Notre Dame, gdzie zaczynaliśmy współpracę. I tak jak mówiłem na scenie, to nie jest nagroda, to jest nagroda zespołowa. To jest nagroda 20 osób w Regionalnym Ośrodku Kultury i Sztuki, które pracują nad tym sukcesem. Specjalną włócznię jaćwingów za uczczenie w Suwałkach pamięci tragicznie zmarłego profesora Bronisława Geremka otrzymali Maria i Piotr Bajer, właściciele Radia 5. Po uroczystym wręczeniu włóczni jaćwingów odbył się bal charytatywny na rzecz Fundacji Źródło, która powołała świetlicę środowiskową na osiedlu Północ w Suwałkach.